Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale, gdzie cały czas zwiedzam Polskę, poznaję nowe miejsca i dzielę się z Wami swoimi wrażeniami. Chciałabym podzielić się z Wami moją pasją do zwiedzania nowych miejsc i powiedzieć, dlaczego uważam, że Polacy bardzo dbają o swoją historię i kulturę. Dzisiaj wybieram się w niewielką podróż do urokliwego Kazimierza Dolnego, który się liczy jednym z najpiękniejszych miast Polski. Jako osoba, która mieszka w Polsce dopiero 5 lat, bardzo doceniam to, że można podziwiać takie piękne widoki, nie opuszczając granic Polski. To wszystko sprawia, że bardziej się chce poznawać kulturę i historię Polski, ponieważ nawet małe miasta są bardzo zadbane, mają fajne uliczki, ładne rynki i chowają w sobie jakąś zagadkę, są dlatego takie bardzo wyjątkowe. Co więcej, jest fajne to, że nawet kiedy są płatne wstępy do jakichś zamków, wież widokowych, czy to do takich miejsc jak tutaj, to i tak te wstępy nie są zbyt drogie i każdemu stać na to. To z kolei wspiera rozwój takich miejsc i pozwala na ich utrzymanie oraz rozwój. Kazimierz Dolny to miejsce pełne historii i pięknych krajobrazów. Spacerując uliczkami tego malowniczego miasta, można poczuć się, jakby czas zatrzymał się tutaj w miejscu. Kamienice z cegły, urokliwe podwórka, wąskie uliczki, wszystko to sprawia, że Kazimierz Dolny jest miejscem niezwykle uroczym i inspirującym. Ale co tak naprawdę sprawia, że polskie miasta są takie wyjątkowe? Moim zdaniem kluczową rolę tutaj odgrywa zaangażowanie społeczności w ochronę dziedzictwa kulturowego. Polacy nie tylko cenią swoją historię, ale bardzo pracują nad jej zachowaniem. Dzięki temu możemy cieszyć się takimi zabytkami, jak te, które tutaj widzimy w Kazimierzu Dolnym. Chciałabym, moi drodzy, Was też poprosić o pomoc. Zbliża się coraz cieplejsza pora roku do odkrywania nowych miejsc w Polsce. Dlatego też chciałabym poprosić Was, moi drodzy, o poradę. Czy możecie polecić mi jakieś fajne miejsce do zwiedzania? Miejsca, gdzie można zobaczyć niesamowite krajobrazy, jakieś zabytki, fajne miejsca, ukryte albo nawet nieznane. Wiem, że macie dużo wyobraźni i lubicie zwiedzać swój kraj, więc Wasza opinia jest dla mnie bardzo ważna i czekam na Wasze propozycje. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Z Wami była Wiki i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! To nie zdjęcie, to dla filmika. A, to wideo. Dzień dobry! Dzień dobry, Was widziałam, Wiktorii. Ten w Kazimierzu Dolnym. Super ciepło, fajnie. Zaraz pójdziemy chyba szukać jakiegoś jedzonka, albo może popływamy statkiem. I nie do końca wiemy, jednak popływamy. Byliśmy tutaj na Kazimierzu, są bardzo strasznie. Nic nie słychać. To takie dla domowego archiwum nagranie będzie. Aha, okej. Okay.